Gdy naprzeciwko siebie stają lider i ostatnia drużyna w ligowej tabeli, co więcej, lider jest niepokonany, ma wszystkie wygrane na swoim koncie w tym sezonie w grupie pierwszej i drugiej ligi i 43 zdobyte punkty. Ostatnia drużyna w tabeli ma tych punktów tylko 5 i zaledwie 12 wygranych setów. No to nie trudno przewidzieć, kto jest zdecydowanym faworytem tej konfrontacji. No i tak dziś jest w Toruniu. Cuk Anioły, czyli miejscowa drużyna, lider grupy pierwszej i drugiej ligi, rywalizować będzie z zamykającą tabelę drużyną, której pełna nazwa brzmi LBS Bank Janas Logistics MKS Orzeł Międzyrzecz. Torunianie na pierwszym miejscu, Torunianie 43 zdobyte punkty, bilans 15-0, jeśli chodzi o zwycięstwa i porażki. Bilans setów 45-10, Orzeł Międzyrzecz też 15 rozegranych spotkań, 2 zwycięstwa, 13 porażek, tylko 5 zdobytych punktów, 12 wygranych setów, 41 przegranych. Jak już wspomniałem wcześniej, zdecydowanie wiadomo, kto jest faworytem tego spotkania, ale pamiętajmy, że sportowa rywalizacja często przynosi nieoczekiwane rozstrzygnięcia, często przynosi niespodzianki i na pewno zespół z Międzyrzecza nie przyjechał dziś do Torunia po to, by łatwo oddać punkty faworyzowanemu rywalowi. Będą podopieczni trenera Piotra Haładusa robić wszystko, co w ich mocy, by dzisiaj sprawić niespodziankę, by urwać punkty, a najchętniej komplet tych punktów drużynie toruńskiej. Za moment poznamy składy, wyjściowe składy jednej i drugiej ekipy. Trenerem Orła Międzyrzecz, jak już wcześniej wspomniałem, jest Piotr Haładus. W toruńskiej drużynie na pozycji trenera numer jeden Krzysztof Stelmach, jego asystentem jest Krzysztof Żabiński. No i ekipa Orła Międzyrzecz, ekipa, która za moment rozpocznie to spotkanie. Wyjściowy skład tej drużyny to grający z numerem 5 przyjmujący Tomasz Ciach. Z 7 środkowy Tomasz Chwirot, z numerem 10 przyjmujący Wojciech Janas, z numerem 14 Michał Maniarski, on dzisiaj zagra na ataku. Na środku siatki Kacper Szala, numer 18, i na rozegraniu Paweł Malicki, numer 55. Libero jest występujący z numerem 21, Paweł Czapka. Tak prezentuje się wyjściowy skład 12 drużyny w ligowej tabeli. No i czas przedstawić zawodników, którzy rozpoczną spotkanie w ekipie lidera tabeli grupy pierwszej i drugiej ligi, czyli drużyny Cuk Aniołów. Z numerem 4 Bartosz Grzona to przyjmujący, z 5 zagra Łukasz Walawender rozgrywający, na ataku Rafał Pawlak numer 7, numer 9 Sławomir Stolc przyjmujący, no i dwaj środkowi numer 24 Łukasz Zimoń i numer 27 Robert Brzustowicz, a libero jest Łukasz Detmer numer 1, on jest także kapitanem toruńskiej drużyny. Taki komfort ma trener Krzysztof Stelmach, że tak naprawdę ma bardzo wygodną sytuację, bo na każdej pozycji ma równorzędnych zawodników i tak naprawdę co mecz rotuje w odpowiedni dla siebie sposób składem, po to, by wszyscy zawodnicy mogli w miarę często pojawiać się na boisku, w miarę często grać. Dzisiaj w domowym meczu drużyny Cuk Aniołów trener Stelmach postawił na ataku na Rafała Pawlaka, na rozegraniu na Łukasza Walawendera. Nad zgodnością z przepisami w dzisiejszym meczu czuwać będą sędziowie Mirosław Arentowicz i Piotr Nosal, a na liniach pomagać im będą Tomasz Fudała i Jarosław Mądraszewski. Sety nieparzyste od zagrywki rozpoczynać się będzie drużyna Orła. Set pierwszy jest właśnie nieparzystym, a zatem jako pierwszy piłkę do gry wprowadzać będzie zawodnik drużyny z Międzyrzecza, a będzie to kapitan, jednocześnie podstawowy rozgrywający tej drużyny, Paweł Malicki. Ale pierwsza zagrywka mało udana, popsuta, a więc pierwszy punkt za darmo zdobywają siatkarze Cuk Aniołów. Skoro
rozgrywający zaczynał od zagrywki w drużynie gości. Nie inaczej jest, jeśli chodzi o pierwszy serwis w tym meczu w drużynie toruńskiej. Łukasz Walawender na czapkę, na libero. Pierwsza piłka w górze, no i pierwszy atak skończony skutecznie przez Tomasza Ciacha, zawodnika, który po drugiej stronie ma starych kumpli, starych znajomych, Jakub Skadorwa i Adam Surgut w sezonie 2019-2020. Razem z Tomaszem Ciachem występowali w jednej drużynie w ekipie Czarnych Rząśnia. No i właśnie ten, który przed momentem zdobył wyrównujący punkt na zagrywce. Na Detmera, dobre przyjęcie, Pajp uruchomiony bardzo szybko, ale przestrzelił w tym ataku z szóstego sektora Sławomir Stolc. Piłka poza placem gry, piłka na aucie, a to oznacza, że drugi punkt dla Orła. No i prowadzenie tej drużyny 2-1 ponownie w polu serwisowym Tomasz Ciach. Ponownie na Łukasza Detmera, tym razem toruński libero górnym sposobem, Rafał Pawlak. Sytuacyjna piłka, no ale wycisnął absolutnego maksa z tej akcji swojej drużyny. Atakujący Cuk Aniołów bardzo sprytnie zachował się, a co najważniejsze, z jego perspektywy i z perspektywy całej toruńskiej ekipy zdobył wyrównujący punkt Bartosz Grzona na zagrywce. A co to oznacza? To kibice, którzy śledzą mecze Cuk Aniołów, doskonale wiedzą. To jest zawodnik dysponujący piekielnie nieprzyjemną zagrywką na Tomasza Ciacha. Atak z prawego skrzydła Michała Maniarskiego zatrzymany podwójnym toruńskim blokiem. Sławomir Stolc i Łukasz Zimoń skoczyli w odpowiednim tempie i zatrzymali atakującego z prawego skrzydła Michała Maniarskiego. Bartosz Grzona. Świetna zagrywka, ale dobre przyjęcie po stronie drużyny gości, z tym, że później błąd polegający na dotknięciu siatki, a zatem odskakują na dwa punkty przewagi zawodnicy gospodarzy. W ostatnim domowym meczu Cuk Aniołów, tym przeciwko drużynie Volleyteam Żychlin, Bartosz Grzona w pierwszym secie zaserwował 5 asów. I to podczas jednego pobytu w polu serwisowym. Wówczas Torunianie 8 punktów z rzędu zdobyli, a 5 dzięki asom Bartosza Grzony. Maniarski, niedobre dogranie do niego piłki, ale mają okazję poprawić zawodnicy Orła. Podwójny blok, blok skuteczny. Była asekuracja ze strony Tomasza Ciacha, ale zabrakło trochę odpowiedniego tempa reakcji, by podbić tę piłkę, by uratować jeszcze tę akcję dla swojej drużyny. Bartosz Grzona ponownie w polu zagrywki. Dziś na niego i na Sławomira Stolca jako podstawowych przyjmujących postawił trener Krzysztof Stelmach. Popsuty ten serwis. 5-3 prowadzenie Cuk Aniołów. No i za moment w polu serwisowym pojawi się jeden z graczy Orła Międzyrzecz. A będzie to Tomasz Chwirot, a zatem środkowy wychowanek drużyny z Międzyrzecza. Krótka uruchomiona, krótka jest skuteczną bronią toruńskiej drużyny w tym sezonie. Obojętnie, czy piłka jest dostarczana do Łukasza Zimonia, Roberta Brzustowicza czy Izbela Mesy, z reguły toruńscy środkowi kończą te ataki z krótkiej zdobyczami punktowymi. Łukasz Zimoń. Wojciech Janas. On przyjmował piłkę, później do niego na lewe skrzydło dostarczył Paweł Malicki.
No i Janas po prostu i skutecznie zaatakował. Michał Maniarski. Na Bartosza Grzonę. Trochę z problemami to przyjęcie. Sławomir Stolc na podwójnym bloku zatrzymany przez drużynę Orła Międzyrzecz. No ta akcja, jej problemy rozpoczęły się w momencie nie najlepszego przyjęcia. Potem przez całą szerokość boiska dogrywał do Stolca Wallawender. Nie udało się gospodarzom zakończyć tego ataku punktami. Skuteczna obrona zespołu Orła, no ale teraz psuje zagrywkę Michał Maniarski. I Rafał Pawlak. Można spodziewać się zatem atakującego serwisu. Nie będzie zatrzymywał ten zawodnik ręki. Huknął bardzo mocno, ale dobre przyjęcie przez libero, przez czapkę. Błąd Torunian. Punkt dla Orła, punkt dający kontakt drużynie gości z ekipą Cukaniołów, jeśli chodzi oczywiście o wynik. Janas na zagrywce, prosto w Stolca, przechodząca piłka. Kto tę przepychankę rozstrzygnie na swoją korzyść? Łukasz Wallawender. Zawodnik z dużym pierwszoligowym doświadczeniem dołączył przed obecnym sezonem do drużyny Cukaniołów jako jeden z czterech nowych zawodników. No i oczywiście cel jest ten sam, jeśli chodzi o toruński zespół, jak w poprzednim sezonie czy dwa sezony temu. Najpierw przebrnięcie przez fazę zasadniczą, później znalezienie się w play-offach w czołowej dwójce grupy pierwszej, drugiej ligi, awans do turnieju półfinałowego, potem wejście do turnieju finałowego. No i wreszcie w tymże turnieju finałowym Torunianie mają za zadanie być na pierwszej bądź drugiej pozycji, a to będzie oznaczało, że awansują do pierwszej ligi. Sławomir Stolc na zagrywce, pod siatką czekający na dobre dogranie do niego piłki Malicki. Malicki na skrzydło do Ciacha. Detmer dobrze broni ten atak. Pawlak z drugiej linii. Podbity jest ten atak przez drużynę z Międzyrzecza dolnym sposobem. Wallawender, Grzona. Świetnie w obronie Janas. Ciach na czystej siatce. Nie skakali do bloku Torunianie. Pajp, Sławomir Stolc, ale wybronili się jeszcze siatkarze Orła. No i Wallawender nie rozgrywał, nie dostarczał do nikogo piłki, tylko sam zaatakował. Zrobił to na tyle przytomnie i skutecznie, że obił ręce zawodników drużyny z Międzyrzecza, konkretnie dłonie Kacpra Szali. Piłka wyszła poza linię boczną boiska. No i jest punkt dla Cukaniołów. Ponownie w polu serwisowym Sławomir Stolc, a gospodarze odskakują na czteropunktowe prowadzenie. As serwisowy. Źle ocenił tor lotu piłki Paweł Czapka, wicemistrz Polski juniorów z zeszłego sezonu z drużyną Metra Warszawa. Sławomir Stolc. Wallawender, właśnie Sławomir Stolc, Robert Brzustowicz i Adam Surgut. To są ci czterej nowi zawodnicy, nowi, bo latem ubiegłego roku dołączyli do ekipy Cukaniołów. Pozostali zawodnicy zostali w toruńskim klubie po sezonie 2022-2023. A serwisowy Kacpra Szali. Mówiłem o tym przed rozpoczęciem meczu. Wszystkie argumenty, wszystkie atuty, jeśli chodzi o konfrontację toruńsko-międzyrzecką, są po stronie gospodarzy, czyli ekipy Cukaniołów, ale Orzeł też chce pokazać, że ma mocno rozpostarte skrzydła i potrafi sprawić problemy najmocniejszym nawet drużynom. Na pewno ta ekipa będzie dziś w Toruniu walczyć i to udowadnia. Akurat ten punkt nie poszedł po myśli drużyny gości.
ale starają się robić co mogą podopieczni Piotra Haładus, aby napsuć krwi toruńskiej drużynie. Robert Brzustowicz w polu serwisowym. Krótka uruchomiana także w drużynie gości i kończy ten atak ze środka siatki punktem Tomasz Chwirot. Obok Łukasza Zimonia, który do pojedynczego bloku skoczył, zaatakował Tomasz Chwirot skutecznie. Paweł Malicki, a więc drugie obejście w drużynie Orła już się rozpoczęło. On rozpoczynał od zagrywki, on ponownie w polu serwisowym Grzona. Potrójny blok rywali, ale to nie jest żadna przeszkoda, to nie jest żaden problem dla tego najmłodszego w toruńskiej drużynie zawodnika. Zaatakował obok skaczących do bloku rywali. Niedomknięty po prostu ten blok był, tam znalazł odpowiednio dużą lukę Bartosz Grzona. No i to jest już 13 punkt toruńskiej drużyny. Łukasz Walawender. Drugie obejście rozpoczyna on w drużynie Cukaniołów. Ciach, podwójny blok, Zimoń i Grzona i jest kolejna udana defensywna akcja toruńskiej ekipy. Idealnie przeczytali torunianie, do kogo będzie zaadresowana piłka, z którego miejsca będzie atakował Tomasz Ciach. No i dzięki temu zdołali skutecznie zagrać blokiem. Tomasz Ciach. W poprzednim sezonie w Gwardii Wilczyce. Od tego jest zawodnikiem Orła Międzyrzec. Grzona po wybloku, kontra drużyny Orła. Przebił się przez podwójny toruński blok Wojciech Janas. Tomasz Ciach po raz drugi z rzędu w polu serwisowym, a to oznacza, że przy pierwszej jego zagrywce zespół Orła punkt zdobył, co widzieliśmy przed kilkoma momentami. Grzona, podwójny blok, ale to jest blokaut, obite ręce Wojciecha Janasa. Wyciągnął wnioski Bartosz Grzona z tego swojego wcześniejszego ataku. Zmienił ułożenie ręki i to pomogło zdobyć punkt dla drużyny toruńskiej. 15 w pierwszym secie. Bartosz Grzona w polu zagrywki. Janas nieskutecznie. Chciał uderzyć, takie mam wrażenie, po bardzo ciasnym skosie, ale piłka po jego ataku zatrzymała się na siatce. Bartosz Grzona. Pochodzi z Grudziądza, czasy juniorskie spędził w Bydgoszczy, a od dwóch sezonów jest zawodnikiem Cukaniołów Toruń. A zatem jego siatkarska kariera, przynajmniej na początku tejże kariery, związana z województwem kujawsko-pomorskim. Autowy ten atak, widać to było po reakcji Torunian, po oczywiście odpowiedniej sygnalizacji arbitra głównego. No i widzimy to także po tym, bo ciągle zagrywka po stronie Cukaniołów, ale gdy przewaga drużyny gospodarzy urosła do 6 punktów, o czas poprosił trener Orła Piotr Haładus.
wielu, wielu lat, od wielu sezonów Piotr Haładus związany jest z drużyną Orła. Oczywiście najpierw jako zawodnik, teraz jako trener, a dokładniej mówiąc jako grający trener, bo przecież to jest drugi rozgrywający międzyrzeckiej ekipy. No, miał duży ból głowy przed sezonem 2023-2024. Sporo zmian w ekipie, kilku nowych, młodych, jeszcze nie mających wielkiego ligowego doświadczenia zawodników dołączyło do tej ekipy. No i co tu dużo mówić. Zespół Orła w tym sezonie mocno rozczarowuje, zdecydowanie poniżej oczekiwań. Tylko 5 zdobytych punktów. Co ciekawe, wszystkie na drużynie Stoczniowca Politechniki Gdańsk. Za 2 punkty po tiebreaku Orzeł Międzyrzecz wygrał na wyjeździe, czyli w Gdańsku. U siebie pokonał tę drużynę do 0, a zatem za 3 punkty. No i połowę z wygranych setów, czyli połowę z 12 wygranych setów w tym sezonie właśnie na gdańskiej ekipie zdobyła drużyna Orła Międzyrzecz. Ponownie w polu serwisowym Bartosz Grzona. Odskakują na coraz efektowniejszą, na coraz bezpieczniejszą przewagę Torunianie. Teraz nieczysto trafił w piłkę Grzona. Huknął tak trochę na wiwat. Oczywiście nie było to intencjonalne zagranie toruńskiego przyjmującego. Po prostu ten serwis wybitnie nie wyszedł Torunianinowi. Zmiana w zespole Orła. Na placu gry pojawił się Piotr Cieślak. Zmienił on Tomasza Chwirota. No i zobaczymy za moment, czy to jest zmiana zadaniowa, bo pojawił się w polu serwisowym ten atakujący Orła, czy na dłużej będzie w grze w tym secie pierwszym Piotr Cieślak. Sławomir Stolc przebił się przez blok rywali. A w drużynie z Międzyrzecza zmiana powrotna. Wraca na plac gry Tomasz Chwirota. Zatem mamy odpowiedź odnośnie Piotra Cieślaka. Była to zmiana zadaniowa, po prostu miał dobrze zaserwować. To wyszło temu atakującemu, no ale punktu po tej zagrywce Orzeł nie zdobył. Ten punkt przypadł po ataku Sławomira Stolca zespołowi Cuk Anioły. Zimoń. As serwisowy. Trochę pomogli zawodnicy z Międzyrzecza toruńskiemu środkowemu w zdobyciu tego asa, no bo przeszkodzili sobie. Ale to też sztuka, posłać piłkę w strefę konfliktu. Ostatnie 2 ligowe mecze i ten domowy przeciwko zespołowi z Rzeklina i ten wyjazdowy w minioną środę przeciwko drugiej drużynie Trefla Sopot. Torunianie wygrali do 0. Oba spotkania nieco ponad godzinę trwały. Michał Maniarski. Kolejny z młodych zawodników drużyny Orła. Krótka, Robert Brzustowicz. Jeszcze próbował, jeszcze robił wszystko, co w jego mocy, by podbić ten atak Tomasz Ciach, ale to się nie powiodło. Podwójna zmiana w drużynie z Międzyrzecza. Pojawili się na placu gry Tomasz Szymlet. A także Dominik Sroga. Szymlet na rozegraniu. Błąd drużyny toruńskiej.
błąd podwójnego odbicia piłki przez Bartosza Grzonę. Wojciech Janas. Sławomir Stolc, blokaut dający kolejny punkt drużynie gospodarzy. Obite ręce Dominika Srogi. Piłka poza placem gry. Punkt dla Cukaniołów. 22 w pierwszym secie. Sławomir Stolc ponownie na zagrywce. Dobrze z krótkiej. Szala. Dwa razy na taki atak zdecydowali się w tym spotkaniu, jak do tej pory rozgrywający Orła, no bo pierwsza krótka skończona przez Kacpra Szalę punktem, gdy na rozegraniu był Paweł Malicki, teraz Tomasz Szymlet i też ta krótka przyniosła spodziewany efekt w postaci punktu. No ale nie mogą takich prezentów podarowywać toruńskiej drużynie siatkarze Orła. Popsuta zagrywka, 23 punkt Torunian. Robert Brzustowicz na zagrywce, coraz bliżej do końca pierwszej odsłony tego meczu. Krótka sprytnie, ale skontrowali Torunianie sytuacyjnie ciach na drugą stronę. Teraz mogą siatkarze Orła zbudować atak. Przełożone ręce. I jest jeden z kilku setboli, jakie mają przed sobą Torunianie. Ta pierwsza piłka setowa w pierwszej odsłonie, gdy na zagrywce Robert Brzustowicz. Bartosz Grzona, tym razem to on popełnił błąd przełożenia rąk nad siatką, a zatem pierwszy setbol obroniony przez Orła. Nie zmienia to jednak faktu, że ciągle bliżsi, bo jednej piłki brakuje zakończenia tego seta, są Torunianie. Grzona, atak nie do zatrzymania, atak bardzo efektowny, mocny z lewego skrzydła. No i kończy się pierwsza odsłona bardzo pewną wygraną drużyny toruńskiej 25 do 16, a tego seta zakończył efektownym atakiem z lewej flanki Bartosz Grzona. Było w miarę wyrównanie na początku tego seta. W środkowej części tej pierwszej odsłony Torunianie zbudowali 5-6, potem 7-punktową przewagę, gdy na zagrywce był Bartosz Grzona. Czasy wzięte przez trenera Piotra Haładusa nie odmieniły obrazu tego meczu, przynajmniej jeśli chodzi o pierwszy set. No i Torunianie wygrali bardzo przekonująco 25 do 16.
25 do 16 w pierwszym secie wygrała drużyna Cuk Aniołów. To jest mecz rozgrywany w ramach rundy zasadniczej w grupie pierwszej, drugiej ligi. Lider tabeli, gospodarze, drużyna z Torunia kontra ekipa, która jest na miejscu ostatnim, 12 w tabeli. Ma zaledwie 2 zwycięstwa na koncie i tylko 5 zdobytych punktów. No i w pierwszym secie wyraźna dominacja drużyny toruńskiej. Zwycięstwo, jak już kilkakrotnie wspominałem, 25 do 16. Torunianie w tym sezonie 7 ligowych meczów wygrali bez straty seta. 6-krotnie zwyciężali 3 do 1 i w 2 meczach musieli rozegrać 5-setowe boje. W obu przypadkach były to mecze wyjazdowe w Żychlinie i w Sieradzu, no ale koniec końców tamte mecze 5-setowe także wygrywali, zdobywając w nich 2 punkty. Łukasz Wala-Wender dość szczęśliwie, ale skutecznie ta piłka zawadziła o taśmę, spadła po drugiej stronie. W takim piłkarskim, futbolowym stylu chciał ją uratować Dawid Stępień, który od początku tego seta w drużynie Orła, podobnie jak Tomasz Szymlet. A pozostali zawodnicy to są ci, którzy w pierwszym secie byli już na placu gry, czyli Maniarski, Ciach, Janas i Czapka w drużynie toruńskiej. Bez zmian? Nie, jest jedna zmiana. Jakub Skadorwa pojawił się na ataku w miejsce Rafała Pawlaka. A oprócz niego ci zawodnicy, którzy w pierwszym secie występowali już w składzie toruńskiej drużyny, czyli Stolc, Grzona, Wala-Wender, Zimoń, Brzustowicz i Detmer na libero. Właśnie Detmer w roli rozgrywającego, Skadorwa nad potrójnym blokiem, wyłączony z rozegrania Szymlet. W rolę rozgrywającego wcielił się Czapka, ten atak wyblokowany przez Torunian. Jeszcze nie koniec tej akcji. Długa wymiana na początku seta drugiego. Skadorwa po ciasnym skosie atakuje w sposób taki, że daje punkt swojej ekipie. Też trochę szczęście pomogło toruńskiemu atakującemu. Piłka ześliznęła się po siatce. Nie był w stanie w odpowiednio szybki sposób zareagować oglądany Paweł Czapka. No i 2 do 1 dla drużyny gospodarzy. Bartosz Grzona. Podwójny toruński blok. Blok skuteczny. Pokazują siatkarze Orła, że piłka po odbiciu się od Torunian wyszła poza linię boczną boiska. Wydaje się, że jednak spadła na linię boczną. Zresztą to sędziowie decydują, czy to jest punkt dla jednej, czy dla drugiej drużyny. Przyznali punkt Torunianom. 3 do 1 dla gospodarzy. Bartosz Grzona na zagrywce. As serwisowy. Rozpędza się, jeśli chodzi o te swoje skuteczne zagrywki, Bartosz Grzona. W pierwszym secie 2 takie momenty były, gdy właśnie dzięki jego nieprzyjemnym serwisom Torunianie zdobywali kilka punktów z rzędu, no i byli w stanie odskoczyć na bezpieczniejszy dystans od rywali, zbudować sobie punktową przewagę, no i kontrolować w pełni to, co działo się później na placu gry. Bartosz Grzona. As serwisowy numer 2. A oczywiście w tym secie. Janas, podwójny blok, podbija piłkę Czapka, jeszcze raz Janas i znów podwójny blok, Łukasz Zimoń, Jakub Skadorwa. Bardzo niedobrze weszli w tego drugiego seta siatkarze Orła Międzyrzecz.
Pierwszy serwis Torunian autorstwa Łukasza Wala-Wendera. Piłka prześlizgująca się po taśmie. Wprawdzie próbował ją ratować Dawid Stępień, ale to się nie udało. O czas poprosił oglądany Piotr Haładus. Recepta na oszukanie toruńskiego bloku, jaką wymyślił i przekazał swoim podopiecznym trener Piotr Haładus, jest taka, by przy atakach ze skrzydeł obijać ręce Torunian, czyli atakować po prostej albo do tych ataków skakać jeszcze bardziej, wychodząc poza obszar boiska w prawą czy w lewą stronę, tak by po prostu tego zewnętrznego zawodnika w bloku móc obić, by zrobić blokaut. A blokaut oczywiście da punkty drużynie atakującej, ale teraz muszą siatkarze Orła oddać piłkę za darmo. Skadorwa wykorzystuje takie sytuacje, gdy nikt do niego nie skacze, gdy ma czystą siatkę, gdy ma dobrze dostarczoną piłkę przez rozgrywającego. Świetne tutaj przyjęcie Zimonia. Piłka powędrowała do Jakuba Skadorwy. No i ten już z uśmiechem na ustach może jeszcze komentować to, co przed momentem się wydarzyło. A ciągle w polu serwisowym Bartosz Grzona. Nie mogą uciec zawodnicy z Międzyrzecza z tego niewygodnego dla siebie ustawienia. Kolejny serwisowy. Źle ocenił piłkę Paweł Czapka. A ta piłka leciała taką parabolą, spadła, jak to się kolokwialnie zwykło mówić, za kołnierz libero drużyny Orła. No i to już jest ósmy punkt zdobyty przez Torunian. Trzeci przez Bartosza Grzonę asem podczas tego pobytu w polu serwisowym. No bo od kilku dobrych punktów Bartosz Grzona zagrywa. I to bardzo skutecznie. Kolejna bomba, kolejna as. Piłka tak wysoko pofrunęła, że aż dotknęła dachu toruńskiej hali. Reaguje trener Piotr Haładus, dokonując zmiany. Dominik Sroga pojawi się w miejsce Tomasza Ciacha na przyjęciu. Pierwszy sektor to jest ten rejon, w którym oglądany Dominik Sroga ma czekać na zagrywkę Bartosza Grzony. A serwisowy numer 4 Bartosza Grzony. Mając takiego bombardiera, mając tak fantastycznie zagrywającego zawodnika, no to szkoleniowiec i przede wszystkim ci gracze, którzy są na boisku, mają bardzo duży komfort. Krótka, nie, do lewego skrzydła, do Janasa i to jest dobry atak drużyny Orła. Ale dopiero drugi punkt w tym secie wywalczony przez zespół z Międzyrzecza. Środkowy Dawid Stępień na zagrywce. Dobrze w obronie Sroga. Janas bił do góry, biłby. Piłka otarła się o skaczących do bloku Torunian, ale tak nie było. Autowy atak i Cukanioły mają 11 punkt w tym secie. Łukasz Zimoń. Toruński środkowy będzie wprowadzał piłkę do gry zza linii 9 metra, a pod siatką drugi z toruńskich środkowych, Robert Brzustowicz.
Valavender, ale nie może rozgrywać, dlatego dostarczył piłkę do skrzydła Brzustowicz. Autowy atak Bartosza Grzony, jeśli dobrze dostrzegłem, to on atakował. Nie, to Jakub Skadorwa. Nieznacznie, ale jednak wyraźnie było widać, że przestrzelił. Michał Maniarski. Na Detmera. Dobre przyjęcie, Valavender na drugą stronę, Stolc. Świetny atak, nie zdążyli w porę doskoczyć do bloku zawodnicy drużyny gości. Tylko Tomasz Szymlet skakał do ataku Sławomira Stolca. To było zdecydowanie zbyt mało, by pokusić się o skuteczną akcję w obronie. Sytuacyjna piłka przebita na drugą stronę przez Maniarskiego. Kontra Torunian Stolc. I kolejny punkt tego zawodnika. Kolejny punkt Cuk Aniołów. Znów atak z lewego skrzydła. Tym razem Szymlet i Szala skoczyli, ale ominął ich ręce swoim zagraniem Sławomir Stolc. Zawodnik z ekstraklasowym doświadczeniem. Zawodnik, który wiele sezonów, w tym ostatnie przed przyjściem do Torunia, spędził na zapleczu ekstraklasy, czyli w pierwszej lidze w drużynie Lechii Tomaszów Mazowiecki. Wojciech Janas na zagrywce. To jest jego trzecia w karierze przygoda z drużyną Orła Międzyrzecz. W sezonie 2007-2008 po raz pierwszy grał w tej ekipie, 10 lat później po raz drugi, czyli w sezonie 2017-2018. No i teraz ponownie jest zawodnikiem Orła. Ostatnie 4 sezony spędził w klubach gorzowskich. Sławomir Stolc. Też potrafi bardzo nieprzyjemnie zagrać, jeśli chodzi o serwis, no ale ta zagrywka wpadła w siatkę. A dokładniej mówiąc, piłka zagrana przez Sławomira Stolca wpadła w siatkę. Kacper Szala. Dwumetrowy środkowy drużyny międzyrzeckiej. Autowy ten serwis. Uchylił się Łukasz Detmer. Zaryzykował, ale z drugiej strony kapitan Cuk Aniołów był przekonany, że to będzie zbyt długa zagrywka, że tak należy uczynić, że jednak nie podejmuje żadnego ryzyka. Izbel Mesa dzisiaj w roli rezerwowego, w roli dopingującego swoich kolegów będących na parkiecie. No i właśnie, to jest wykonanie tego polecenia, tej sugestii, którą przekazywał swoim podopiecznym podczas przerwy w secie drugim, podczas przerwy na żądanie, rzecz jasna, trener Piotr Haładus, by blokautem zdobywać punkty. Tutaj akurat obite ręce, przebił się tym atakiem zawodnik Orła przez podwójny blok Torunian. Krótka Cuk Aniołów działa i cały czas sprawia duże problemy przeciwnikom. Tym razem Łukasz Zimoń. Czysta siatka. Nie odgadł zamysłów toruńskiego rozgrywającego Dawid Stępień. Nie skoczył do Zimonia. No i nie było szans oczywiście na zatrzymanie tego ataku. Po prostej, ale aut po ataku Michała Maniarskiego. No tak, nie ma żadnych wątpliwości. Łukasz Valavender. As serwisowy wszedł, mam wrażenie, niepotrzebnie Dawid Stępień w paradę Pawłowi Czapce. Już był przygotowany do tego, by przyjmować tę zagrywkę.
Ale koniec końców libero nie miał takiej okazji, bo przeszkodził mu w tym Dawid Stępień. Nie zrozumieli się po prostu siatkarze Orła. Łukasz Walawender. Sroga po skosie i jest punkt dla zespołu gości. Bardzo dobre przyjęcie tej zagrywki przez Czapkę. Świetne dogranie do rozgrywającego. Rozgrywający uruchomił skrzydło. I był punkt zdobyty przez Dominika Srogę, ale po chwili w sprytny sposób chciał zaskoczyć Torunian zagrywką Sroga, ale wyrzucił piłkę na aut. Bartosz Grzona. No i pewnie po drugiej stronie trochę nerwowo się zrobiło. Czapka, dobre przyjęcie. Janas z lewego skrzydła, podbity przez Walawendera. Grzona, Walawender na drugą stronę. Świetne to było przebicie piłki właśnie na część boiska rywali. Walawender dolnym sposobem. Skadorwa! Nie była to łatwa sytuacja przede wszystkim Walawendera. Mimo to zdołał dograć piłkę na odpowiednią wysokość do Skadorwy. No a toruński atakujący zrobił to, co zwykł czynić, czyli skutecznie zaatakował. Bartosz Grzona. As serwisowy. Szósty. Albo piąty. Piąty na pewno, no bo podczas wcześniejszej obecności w polu serwisowym, podczas wcześniejszego obejścia, Bartosz Grzona cztery asy posłał. Ten jest na pewno piąty, ale nie wiem, czy czasem nawet nie szósty w tym secie, rzecz jasna. Wyblok Torunian, jest okazja do wyprowadzenia kontry. Pajp kończy Bartosz Grzona. Spojrzał kątem oka Łukasz Walawender, jakby dając sygnał Bartoszowi Grzonie, że właśnie ma wyskakiwać z przed linii trzeciego metra, z szóstego sektora, że to właśnie do niego będzie zaadresowane podanie. No i Grzona skutecznie zakończył pajpa, a teraz ponownie jest w polu zagrywki. A serwisowy kolejny! Rewelacyjna forma tego toruńskiego przyjmującego. Wrócił już do treningów na pełnych obrotach, kontuzjowany od października Łukasz Kalinowski. W tym tygodniu już naprawdę na pełnych obciążeniach z całą drużyną trenuje. No ale nie wiadomo, czy da mu w tym spotkaniu szansę pojawienia się na placu gry trener Krzysztof Stelmach. W każdym razie, gdy rozmawiałem przed meczem z toruńskim przyjmującym, powiedział: jak oczywiście dostanę szansę od trenera, to bardzo chętnie z niej skorzystam, ale nie spieszę się z tym powrotem na plac gry. Tym bardziej, że inni gracze Torunian są w doskonałej dyspozycji. Mowa oczywiście o przyjmujących. Udało się wreszcie rozszyfrować tę krótką w toruńskiej drużynie zawodnikom z Międzyrzecza. Skuteczny blok Wojciecha Janasa. Zatrzymany Łukasz Zimoń. Dawid Stępień. Stolc!
spóźnili się z ustawieniem bloku siatkarze Orła. No i piłki setowe dla Cuk Aniołów. Pierwsza przy zagrywce Łukasza Zimonia. Na Strogę. Janas z lewego skrzydła. Świetny atak. Udało się zgubić Tomaszowi Szymletowi toruński blok. No i z tak przygotowanej pozycji grzechem byłoby nie skończyć punktem akcji. Michał Maniarski. Piłka setowa przy zagrywce rywali. Skadorwa, autowy ten atak. Drugi setball obroniony przez zespół z Międzyrzecza. Michał Maniarski. Na Grzonę. Dobre przyjęcie. Grzona Pipe po siatce, po taśmie. Piłka tak odbiła się, że zupełnie zmyliła broniących zawodników Orła Międzyrzecz. Nie zdążył podbić piłki Paweł Czapka. No i w ten oto sposób zamykają seta drugiego siatkarze Cuk Aniołów. 25-16 było w pierwszej odsłonie. Jeszcze efektowniejszy ten rezultat w secie drugim, 25-11. Zwyciężają Torunianie. Już na początku tej odsłony podopieczni Krzysztofa Stelmacha zbudowali sobie dużą przewagę, 5-6, potem 7-punktową. No i utrzymywali ją. Znów kapitalne zagrywki, znów serię punktów zdobywanych przez Torunian, gdy w polu serwisowym był Bartosz Grzona. No i po dwóch odsłonach Torunianie prowadzą z Orłem Międzyrzecz 2-0. Powoli kończy się przerwa między setem drugim i trzecim. Po dwóch Torunianie, czyli drużyna Cuk Anioły, prowadzą w starciu z drużyną LBS Bank Janas Logistics MKS Orzeł Międzyrzecz 2-0 w pierwszym secie do 16, w drugim do 11. To jest konfrontacja pierwszej drużyny w tabeli, czyli Torunian, jedynej ekipy, która jest niepokonana w tym sezonie w grupie pierwszej i drugiej ligi. 15 wygranych meczów, 43 zdobyte punkty, 45-10 bilans setów. No i ostatniej ekipy, czyli 12 w tabeli, jaką jest drużyna Orła. Tylko 2 wygrane spotkania, tylko 5 zdobytych punktów, tylko 12 wygranych setów. Wspominałem o tym, że Torunianie w tym sezonie 7 meczów wygrali do 0, 6, 3 do 1. Odwrotnie ta statystyka wygląda w zespole międzyrzeckim. 7 przegranych meczów bez wygranego żadnego seta.
6 spotkań przegranych, 1-3. Dziś w Toruniu zanosi się na kolejne zwycięstwo drużyny Cukaniołów do zera, ale nie odbieram absolutnie szans ani woli walki ekipie trenera Piotra Haładusa. Trzeba postawić wszystko na jedną kartę, trzeba zagrać odważnie, trzeba po prostu zagrać z fantazją, no bo nie ma znaczenia, czy się będzie popełniało błędy, czy też te akcje ofensywne, te ataki będą wpadać w pole i będą zdobywane punkty. Zmierzam do tego, że nie ma większego znaczenia, czy drużyna Orła przegra tego ostatniego seta do 22, 15 czy do 10, no bo przegrana w trzeciej odsłonie oznaczać będzie, że to spotkanie się zakończy. Po prostu muszą zagrać odważnie, muszą zagrać bez bojaźni, nie mogą wstrzymywać ręki zawodnicy drużyny gości, tak jak dzieje się to od pierwszych piłek tego trzeciego seta. Tomasz Szymlet ciągle w polu serwisowym. Skadorwa, piłka odbiła się od antenki, ale wcześniej odbiła się od dłoni skaczących do bloku zawodników z Międzyrzecza. A konkretnie od rąk Tomasza Ciacha. Łukasz Walawender. Tak jak w drugim secie, tak i w trzecim, jeśli chodzi o skład Torunia. Zimoń przed momentem zdobył punkt dla swojej drużyny z przechodzącej piłki. Skadorwa, Grzona, Stolc, Walawender, Brzustowicz i Detmer na libero. A w drużynie międzyrzeckiej Szymlet nadal na rozegraniu. As serwisowy Łukasza Walawendera, jest Tomasz Kwirot, jest Tomasz Ciach, jest Wojciech Janas, Michał Maniarski. Na libero Paweł Czapka. Przechodząca piłka, ale błąd popełnił toruński zawodnik. Przełożył za daleko ręce. Wściekły na tę decyzję arbitra trener Krzysztof Stelmach, bo z jego perspektywy wszystko wyglądało dobrze. Czyli zgodnie z przepisami, czyli poprawnie, czyli punkt powinien być dla toruńskiej drużyny. No ale nie ma co frustrować się, nie ma co dyskutować z arbitrem. On to widział inaczej. Zaliczył punkt drużynie Orła. Jest remis 3-3. Wojciech Szala jest tym drugim środkowym, który od początku trzeciego seta, jak i od początku całego spotkania na placu gry w drużynie międzyrzeckiej, no ale chwilowo na ławce rezerwowych, no bo w jego miejsce na boisku jest libero. Dopinguje, mobilizuje swoich podopiecznych Piotr Haładus, przechadzając się wzdłuż linii bocznej boiska. Wyrównany początek seta trzeciego. Tomasz Ciach na Detmera. Dobre przyjęcie. Pipe niezakończony punktami Sławomira Stolca. Trzeba bronić. Nie cofnął się w porę szybko do swojego szóstego sektora Sławomir Stolc. No i wykorzystali to zawodnicy z Międzyrzecza. Tomasz Ciach. Grzona. Tak bardziej ten atak przypominał atak po prostej niż po przekątnej. Wprawdzie idealnie po prostej nie zagrał, no ale biorąc pod uwagę to, jak skręcone było ciało toruńskiego przyjmującego, no to można stwierdzić, że to był atak po prostej. Przed momentem w akcji ofensywnej pod siatką, teraz w polu serwisowym Bartosz Grzona. No i nie muszę przypominać, co to może oznaczać dla drużyny przeciwnej. Janas, wyblok Torunian, zdążył Detmer, Walawender.
Skadorwa, punkt zdobyty przez toruńskiego atakującego. Jego hobby, choć tego już hobby nie można nazwać, to druga profesja, to bycie barberem. No i ci wszyscy zawodnicy z brodami w toruńskiej drużynie właśnie zarost mają wystylizowany przez Jakuba Skadorwę. A Bartosz Grzona ciągle na zagrywce. Piłka zawadziła moim zdaniem o antenkę, ale moje zdanie jest nieistotne. Ważne to, co widział sędzia, a to była akcja bardzo blisko niego. I skoro pozwolił grać dalej, to znaczy, że złamania przepisów nie było. Był za to punkt dla toruńskiej ekipy po tym, jak w aut zaatakował Wojciech Janas. Bartosz Grzona. Jeszcze asa w tym secie nie posłał. Ale po jego zagrywkach Torunianie zdobywają punkty. Jana złapany podwójnym blokiem przez Zimonia i Skadorwę. No walczyli, dobrze weszli w set trzeci siatkarze Orła, ale teraz zaczyna im się ta gra wymykać. Zbyt czytelne to są piłki dostarczane do Wojciecha Janasa. Czytają te zamiary Tomasza Szymleta toruńscy zawodnicy i skuteczny blok stawiają w odpowiednim momencie. Czas, o który poprosił Piotr Haładus, a zatem szkoleniowiec drużyny gości. Oczywiście nie miał prawa słyszeć trener Piotr Haładus to, co mówiłem na początku seta trzeciego, że odważnie powinna jego drużyna zagrać. Nie ma już nic do stracenia, a może napsuć krwi faworyzowanym gospodarzom. No i właśnie to przekazał przed momentem podczas tej przerwy na żądanie szkoleniowiec międzyrzeckiej drużyny swym podopiecznym, by grali odważnie, by walczyli, by nie bali się ryzyka. Takowego ryzyka absolutnie nie boi się Bartosz Grzona. Rozstrzeliwuje przeciwników swoją bardzo nieprzyjemną zagrywką. Ze środka skutecznie Tomasz Chwirot. No to jest skuteczna broń w tym meczu zespołu Orła. Aż dziwne, że częściej nie stosują takich rozwiązań zawodnicy z Międzyrzecza. Chwirot na zagrywce, inny ze środkowych pod siatką, Kacper Szala. Skadorwa po rękach rywali, ale ten wyblok nie był na tyle skuteczny, by piłka utrzymana została w grze. Łukasz Zimoń. Mocno spóźniony był, jeśli chodzi o okres przygotowawczy do sezonu 2023-2024. W lipcu podczas jazdy rowerem wywrócił się tak niefortunnie, że złamał rękę. Oczywiście pracował razem z kolegami, ale głównie trenował dolne partie ciała, gdy był już w pełni sprawny, czyli na przełomie sierpnia i września, no to wtedy mógł zacząć pracować. No i jak widać, ta forma toruńskiego środkowego przyszła bardzo, bardzo szybko. Mimo tych perypetii wakacyjnych. Autowa zagrywka drużyny Orła, teraz w polu serwisowym Jakub Skadorwa. Na czapkę.
Krótka uruchomiona, ale niedokładne było to dogranie przez Tomasza Szymleta. Kacper Szala nie mógł zgasić tej piłki, posłał ją w aut. Trochę za wysoko. Ale tak jak mówiłem, muszą częściej sięgać po tę broń zawodnicy Orła. Stolc, potrójny blok, ale zupełnie nie zrozumieli się siatkarze Orła. Pobiegł poza boisko, chcąc ratować, podbijać piłkę wyblokowaną przez kolegów z drużyny Tomasz Ciach. Tymczasem Paweł Czapka wszedł, mówiąc brzydko, w paradę swojemu koledze. No i skończyło się to punktem dla Cukaniołów. Janas, potrójny blok, ominięty, ale atak jest autowy. Budują coraz bardziej komfortową przewagę gospodarze. To już jest 6 punktów. A przecież set trzeci rozpoczął się od prowadzenia gości 2-0, a potem był remis po 3. Krótka, zatrzymana przez Roberta Brzustowicza. Tak, mówiłem, że częściej powinni sięgać po tę skuteczną do tej pory broń zawodnicy Orła. Tymczasem dwa ostatnie ataki z krótkiej, niezakończone punktami. Raz był aut, raz blok, a teraz z przechodzącej piłki Sławomir Stolc bez najmniejszych problemów. W Ekstraklasie występował w Treflu Gdańsk, w Zaksie Kędzierzyn-Koźle, w Efektorze Kielce i GKS-ie Katowice. Bardzo ważna postać toruńskiej drużyny Sławomir Stolc, ale równie istotną jest Jakub Skadorwa, nie dość, że świetnie atakuje ze skrzydeł, to także potrafi bardzo dobrze zagrywać, co udowodnił przed momentem, posyłając serwisowego asa. Autowy tym razem serwis z Kadorwy. Piotr Haładus zdecydował, że to on w tym fragmencie gry wejdzie na boisko, ale myślę, że będzie przyjmującym, a nie rozgrywającym, bo jest także na placu gry Paweł Malicki, a więc kapitan Orła, który odpowiada za rozdzielanie piłek. Pipe, Bartosz Grzona, nie skończył jednak tego ataku z 6 sektora w kontrze, ale takiej słabowitej tej kontrze. Tomasz Ciach, z Kadorwa wyblokowany. Haładus, rozegranie do lewego skrzydła i Tomasz Ciach kończy ten atak z lewego skrzydła skutecznie, bo punktem. Wojciech Janas. Sławomir Stolc spogląda na poczynania Torunian z zazdrością. Rafał Pawlak, no bo przecież on w wyjściowym składzie w pierwszym secie pojawił się w barwach Cukaniołów od początku drugiego w roli atakującego Jakub Skadorwa. Rafał Pawlak nie ma okazji z boiska pozdrowić swoich rodziców, więc prosiłbym ja to uczynił. Blok Wallavendera, ale blok, po którym punkt zdobywają rywale. Dobrze, pod odpowiednim kątem obił ręce
To właśnie Rafał Pawlak, ten dżentelmen tyłem w pogawędce z Łukaszem Sternikiem. Autowy ten serwis Kacpra Szali. Robert Brzustowicz. W zeszłym sezonie w lidze austriackiej w drużynie z Amstetten na piątym miejscu w najwyższej klasie rozgrywkowej w Austrii ta drużyna zakończyła sezon. Wychowanek drużyny z Wrześni, wiele sezonów w tym klubie na pierwszoligowym poziomie. No, w tym, czyli w sezonie 2023-2024 dołączył jako trzeci środkowy do Cukaniołów i ma wraz z toruńską drużyną apetyt, a właściwie zadanie, bo apetyt to wiadomo, że ma, ale też ma zadanie awansować do pierwszej ligi. No, ale to oczywiście melodia nieco odleglejszej przyszłości. Te najważniejsze mecze Torunianie rozgrywać będą w kwietniu, w maju, a na razie walczą o kolejne 16 ligowe zwycięstwo w tym sezonie, o 8 bez straty seta i są na bardzo dobrej drodze ku temu. Łukasz Walawender. Fatalne przyjęcie Tomasza Ciacha. Źle przeczytał tor lotu piłki, no i to skończyło się 19 punktem Cukaniołów. As serwisowy. Nie, aut jednak. Z mojej perspektywy wyglądało to tak, jakby piłka zmieściła się w placu gry w narożniku piątego sektora, ale bardzo blisko był sędzia liniowy i słusznie wzniósł czerwoną chorągiewkę, sygnalizując, że to był aut. Skadorwa na czystej siatce, ale po tym ciasnym skosie atak wychodzi jednak poza linię boczną boiska. Trochę to było sytuacyjne, musiał wchodzić pod piłkę Skadorwa. No i zapewne to też także miało wpływ na to, że nie ma punktu dla Torunian, bo punkt jest dla Orła. Tomasz Ciach w Łukasza Detmera. Krótka działa w toruńskiej drużynie. Łukasz Zimny. Zimoń oczywiście. Zimny to jego pseudonim. Trochę z przyzwyczajenia, ale oczywiście ci kibice, którzy oglądają mecze Cukaniołów regularnie, doskonale wiedzą, że popularny Zimny to Łukasz Zimoń. Jana złapany na podwójnym bloku przez Zimonia i Skadorwę. I to już 21 punkt Cukaniołów. Tylko 4 brakuje Torunianom do tego, by zakończyć to spotkanie. A w pole zagrywki wchodzi Bartosz Grzona. A to oznacza duże kłopoty po drugiej stronie. As serwisowy w każdym secie, i w pierwszym, i w drugim, no i w secie trzecim posyłał serwisowe asy Bartosz Grzona. Krzysztof Stelmach zachęca swojego podopiecznego, by nadal bombardował rywali tą nieprzyjemną swą zagrywką. I kolejny as serwisowy. Ależ on jest w gazie, mówiąc kolokwialnie. Biorąc pod uwagę to, jak w miarę równomiernie rozkładają się punkty zdobywane przez Torunian w tym spotkaniu, i biorąc pod uwagę to, że mecz powoli dobiega końca, no to myślę, że właśnie dzięki tym swoim
asom serwisowym Bartosz Grzona jako główny kandydat do tytułu najlepszego zawodnika tego spotkania wyrasta. W mojej opinii rzecz jasna. Czy to podzielą ci, którzy decydują o przyznaniu statuetki dla MVP? No to przekonamy się niebawem. Grzona. Out, block out po ataku Dominika Srogi. ...23-13, za moment będzie w polu serwisowym Piotr Cieślak. Taką zmianę zadaniową w pierwszej odsłonie już oglądaliśmy. Wówczas nie udało się między Rzeczanom zdobyć punktu. Piotr Haładus ciągle na boisku. No i po tej popsutej zagrywce mecz wolę dla Cukaniołów. Łukasz Dzimoń wchodzi do strefy serwisowej. Kibice nastojąco zachęcają, by już przy pierwszym meczbolu zamknąć to spotkanie. Łukasz Dzimoń. Dobre przyjęcie sytuacyjnie, ale skutecznie. Dominik Sroga. To miała być krótka. Nie udała się ta akcja, ale był tam, gdzie być powinien. Dominik Sroga wyratował swój zespół, zdobył 14 punkt. No i przy zagrywce grającego trenera Piotra Haładusa drugi meczbol dla Cukaniołów. Brzustowicz ze środka siatki z krótkiej i ten mecz już się zakończył. 25-14 w secie trzecim. Lekko, łatwo i przyjemnie, jak zwykło się mówić po tego typu spotkaniach, wygrywają siatkarze Cukaniołów. To jest ich 16 zwycięstwo w sezonie, 8 bez straty seta. No i oczywiście Toruńianie umacniają się na pozycji lidera w tabeli grupy pierwszej, drugiej ligi. ...25-16, 25-11, 25-14, 3-0 Cukanioły Toruń wygrywają z drużyną LBS Bank, Janas Logistics, MKS Orzeł, Międzyrzecz, a my za moment poznamy najlepszego zawodnika tego meczu. Oczywiście dalekim jestem od nazywania siebie prorokiem, no ale przewidziałem to. Myślę, że ci, którzy uważnie śledzili wydarzenia na boisku i to, co wyczyniał na zagrywce, ale także i na przyjęciu, i w atakach Bartosz Grzona, też doszli do takiego wniosku, że ta statuetka dla MVP należała się właśnie jemu. Czas na podziękowania. Dzisiaj Torunianie bez większych rotacji, jeśli chodzi o decyzję trenera Krzysztofa Stelmacha. Ci zawodnicy, którzy rozpoczęli mecz, zakończyli to spotkanie z jednym wyjątkiem, o którym wspominałem w pierwszym secie. Na ataku występował w ekipie gospodarzy Rafał Pawlak. Od seta drugiego na ataku pojawił się Jakub Skadorwa. No a oprócz tych dwóch zawodników grali Bartosz Grzona, Łukasz Walawender, Sławomir Stoc, Łukasz Zimoń, Robert Brzustowicz i Łukasz Detmer na libero. Zdecydowanie więcej rotacji było w drużynie gości. Wszyscy zawodnicy, których przywiózł do Torunia
autokar z Międzyrzecza i których miał do swojej dyspozycji trener Piotr Kaładus, pojawili się na placu gry, włączając w to także grającego szkoleniowca, czyli Piotra Kaładusa. Właśnie, a więc Międzyrzeczanie ciągle z dwoma wygranymi na koncie, ciągle z tylko pięcioma zdobytymi punktami. Ich bilans setów po dzisiejszym spotkaniu 12-44, a Torunianie na pierwszej pozycji w tabeli, 16 wygranych spotkań, 46 punktów, bilans setów 48-10. Jak już wspominałem, po raz ósmy w tym sezonie wygrywają Torunianie 3-0. To jest ich 14. ligowe spotkanie wygrane za 3 punkty.